Załogę wyprowadzić. Proszę o ciszę. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami. Otwieram 6. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości oraz pracowników administracji. Jednocześnie stwierdzam, że na 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 15 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 5. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 5. sesji Rady Gminy oraz działalności międzysesyjnej. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Punkt ósmy. Dyskusja. Punkt dziewiąty. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 6/34/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia pułkownika Stanisława Wyskoty Zakrzewskiego w Rzeszynku w filię. Podpunkt drugi. Uchwała nr 6/35/2019 w sprawie ustalenia sieci szkół i granic obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 6/36/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości leśnego w drodze inkassa złożonej w miejscowości przy jeziorze dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt piąty. Uchwała nr 6/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowych położenie w odrębie Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Punkt dziesiąty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt jedenasty. Odpowiedzi na zapytania. Punkt dwunasty. Zakończenie sesji. Teraz korzystając z okazji chciałbym pogratulować nowo wybranym sołtysom i podziękować sołtysom, którzy już zakończyli swoją kadencję. Dziękuję bardzo i gratuluję. Tak, punkt pierwszy mamy już otwarcie sesji zakończone. Proszę punkt drugi. Proszę bardzo, pani sekretarz. Panie przewodniczący, państwo radni, proszę o zmianę porządku obrad 19 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imieniem pułkownika Stanisława Wyskoty Zakrzewskiego w Rzeszynku filię i drugiej uchwały nr 6/35/2019 w sprawie ustalenia sieci szkół i granic obwodów szkoły podstawowych na terenie gminy Jeziora Wielkie. Do dnia dzisiejszego, proszę państwa, nie otrzymaliśmy wszystkich opinii związków zawodowych. Wprawdzie te opinie nie są obowiązujące, ale przy podjęciu uchwał powinniśmy być w ich posiadaniu. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni są za przyjęciem nowego porządku obrad. Tak, punkt drugi mamy zrealizowany. Teraz punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Na 15 radnych, na dzisiejszej sesji jest 15 radnych. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Glanca. Przyjmuje pan? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 5. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 5. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 11 lutego 2019 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 5. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 3 strony maszynopisu i 6 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu.
nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół z 5 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, jakim został sporządzony. Proszę bardzo, Państwo Radni, przegłosujemy wniosek o przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję bardzo. Wszyscy są za. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 5 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, Pani Sekretarz. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 5 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 11 lutego 2019 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 5/33/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej imieniem pułkownika Stanisława Wyskoty Zakrzewskiego w Rzeszynku w filię szkoły w Jeziorach Wielkich. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy Państwo radni mają jakieś interpelacje? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Dyskusja. Proszę bardzo. Czy Państwo radni? Nie widzę, dziękuję. Teraz przechodzimy do punktu 9. Projekty uchwał. A może zanim przejdziemy do punktu 9, proponuję o 5 minut przerwy, bo czy pan Olek musi poprzestawiać u siebie w internecie te numery uchwał. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dobra, po sesji przyjechać. Ile będzie dokładnie? Tak czy tak, byśmy widzieli, nie ma tam gdzie. Dobra. Na teraz? To tam słyszę. Ale nie jestem pewna, czy już była pierwsza klasa zrobiona. Była pierwsza, a wy kończyliście ósmą. Ja byłem w siódmej, to była pierwsza gimnazja. No właśnie, tak. Ja byłem w pierwszej, to druga klasa. Tak, pierwsza i druga klasa. Ja jeszcze wtedy pracowałem. Trzy, dwa. Marta nie miała pomysłu, jak przyjechać, że do tego się rzucić. Miała pomysł przyjechać, ale do 15, tu do 5. No to ludzie, jedni mają chaty, jedni mają pomysł. Ej, wiesz co, to jest taki zdrajca. Ja mówię, zabierzesz mnie? No ja mogę jechać, już wolę panu. Ja mam to się robiać. No, ja mówię, no, ale ja to zawsze wiesz, wylecę, nie? Wlecę, wylecę, ja mówię, ale pogadę. Ale nie, jak potem szukam... Kukłe, no kukłe. Wiesz, że chciałem ci poprosić, ale nie mam numeru. Muszę wyjechać do numeru. Ja wiedziałam, że no, naprawdę, no, nawet nie pożywałam. Ale wspólnie zabrałam. Ej, Darek jechał, ale coś tam jeszcze wiedział, to chyba spodziewać, gdzieś się siedziałam. No ja panią zabiorę, bo zaraz jadę, bo jadę na szkołę. Proszę o ciszę i zajęcie miejsc. Trochę też.
tak jak się nie wyraźnie, no teraz nie wyraźnie. Nie, nie, słabo. W ogóle słabo, nie, słabo się słucha, nie? Nieczysto, nieczysto. Stawiamy obrady sesji, szóstej sesji Rady Gminy Jeziora Wielkie. Projekty uchwał. Uchwała numer 6 przez 34 przez 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa. Określenie gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa. Określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, artykułu 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1445 z późniejszymi zmianami, artykułu 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1892 oraz artykuł 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się pobór podatków od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. Paragraf drugi. Inkasentami do poboru podatków określonych w paragrafie pierwszym są sołtysi. Sołectwa Berlinek, pan Sławomir Skonicki. Sołectwa Budy, pani Jadwiga Wódczak. Sołectwa Dobsko, pan Marek Twardowski. Sołectwa Gaj, pani Sylwia Fołda-Ruszkiewicz. Sołectwa Golejewo, pani Justyna Giszter. Sołectwa Jeziora Wielkie, pani Katarzyna Kasztarynda. Sołectwa Kościeżki, pan Marek Krawczyk. Sołectwa Korzuszkowo, pan Mirosław Liczbiński. Sołectwa Krzywe Kolano, pani Danuta Majewska. Sołectwa Kuśnierz, pan Kazimierz Derenda. Sołectwa Lenartowo, pani Monika Szymczak. Sołectwa Lubstówek, pani Aneta Bemke. Sołectwa Nowa Wieś, pani Emilia Wojtasik. Sołectwa Nożyczyn, pani Barbara Godzich. Sołectwa Proszyska, pani Grażyna Modrzejewska. Sołectwa Radunek, pani Elżbieta Krzewina. Sołectwa Rzeszyn, pani Małgorzata Winiarska. Sołectwa Rzeszynek, pan Eugeniusz Wojtasik. Sołectwa Siedlimowo, pan Daniel Barczak. Sołectwa Siemionki, pan Jerzy Burzyński. Sołectwa Wola Korzuszkowa, pani Aleksandra Chyży. Sołectwa Wójcin, pani Agnieszka Mochańska. Paragraf trzeci. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6% od zainkasowanych kwot podatków. Paragraf czwarty. Uchyla się uchwałę numer 22 przez 112 przez 2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Jeziora Wielkie. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 roku, pozycja 2959 oraz uchwałę nr 36 przez 193 przez 2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 stycznia 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
na terenie gminy Jeziora Wielkie, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 roku, pozycja 646. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Czternastu radnych jest za przyjęciem uchwały, jeden wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Uchwała numer 6/35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie położonej w miejscowości przy jeziorze dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę bardzo. Uchwała numer 35 przez uchwała numer 6/35/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie położone w miejscowości przy jeziorze dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 13 ust. 1 i artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2204, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów numer 159/7 o powierzchni 0,0114 hektara położoną w przyjezierzu obręb Gaj zapisaną w księdze wieczystej BY1M przez 3017162/3 stanowiącą własność gminy Jeziora Wielkie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziora Wielkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Czternastu radnych jest za przyjęciem uchwały, jeden wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Uchwała numer 6/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wójcin gmina Jeziora Wielkie. Proszę bardzo, pan Osowski. Uchwała numer 6/36/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wójcin gmina Jeziora Wielkie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku przepraszam. To może ja skończę. Oraz artykułu 13 ust. 1 i artykułu 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jednolity tekst z 2018 roku, pozycja 2204 ze zmianami, pozycja 2348, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy.
wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wójcin, zapisanych w księdze wieczystej w budżecie gminy na 2019 rok. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf czwarty. Uchwala... Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Dwunastu radnych jest za przyjęciem, trzech jest przeciw. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma. Proszę bardzo, pytać. Proszę bardzo, pan Waldemar Ciesielczyk. Ja mam pytanie jako mieszkaniec. Widzę, że pani sekretarz jest oka zdrowia, nie choruje tutaj. Także mogę zadać pytanie do pani sekretarz, bo pana wójta nie ma. Ja mam pytanie odnośnie jak, na jakim etapie są rozmowy z Eneą odnośnie wymiany tych lamp na te energooszczędne. To jest jedno, a po drugie mam taką prośbę, bo tutaj też mi zgłaszali sołtysi, że i kto obsługuje tutaj tą sesję Rady Gminy, bo przy głosowaniu wyświetla się ile osób głosowało, a nie wyświetla się kto jak głosował, czy nazwiskami by mogło też być wyświetlane. Taka informacja tutaj dla wszystkich mieszkańców tutaj, którzy są tutaj zainteresowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znowu pana kierownika. Szanowni Państwo, Panie Radny Powiatowy, takie rozmowy odbyły się. Byli przedstawiciele firmy Enea Oświetlenie z Poznania. Przedstawili ofertę, na razie taką bardzo ogólną, aczkolwiek no, nie jest ona dla nas zadowalająca pod względem i kwotowym i zakresem, bo zaproponowali wymianę wszystkich lamp za kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Oszczędność z tego tytułu, dzisiaj mamy 80 kW zużycie energii, natomiast po zmianie na to LED-owe będzie oszczędność na poziomie 34 kW, to znaczy będzie zużycie w wysokości 34 kW, czyli no rocznie by to dało 50 kW, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że to by była inwestycja kredytowana, czyli praktycznie do tej kwoty 800 tysięcy byśmy musieli doliczyć jakiś procent, bo Enea nie zamierza tutaj nic od siebie dokładać, także praktycznie summa summarum możemy liczyć gdzieś to w granicach miliona złotych i to miałoby się odbywać na zasadzie takiej, że płacimy za energię, przykładowo szczelam, to jest czysto teoretycznie, płacimy teraz 300 tysięcy, oszczędność będzie 150 tysięcy z tego tytułu, czyli praktycznie płacimy nadal 300 tysięcy, a z tych oszczędności z tej energii spłacamy tą inwestycję. Czyli wychodziłoby, że 10 lat prawie będziemy. Tak, dokładnie będziemy 10 lat spłacać, a żywotność tego oświetlenia, bo przykładowo taka oprawa, tak jak nam wyliczyli, to w zależności, bo oni też robią wtedy przetarg i taka oprawa LED-owa od 1200 do gdzieś 800 zł, czyli praktycznie, proszę Państwa, możemy zagnać się w ślepą uliczkę, bo się okaże, że za 10 lat dzisiaj żarówka kosztuje sodowa, sama żarówka gdzieś około 30 zł, tak? A w przyszłości będziemy musieli już wymieniać całą oprawę, czyli jak ta oprawa, fakt, że te ceny idą w dół, ale na dzień dzisiejszy no, kwota, załóżmy te 800 zł nawet za taką oprawę, za wymianę w ramach tej konserwacji, no to by były znaczne koszty. I w związku z tym, że okazuje się, że 250 lamp na terenie gminy to są jeszcze rtęciówki, które praktycznie zużywają 40 kW. Czyli jak mamy 84 kW zużycia energii przez te wszystkie lampy, to z tego 40 kW zużywają lampy rtęciowe, które mają moc gdzieś około 200-250 W w zależności tam od punktu. Czyli praktycznie gdybyśmy poszli na coś innego, czyli gdybyśmy wymienili te lampy rtęciowe na sodowe,
no to wówczas byśmy mogli zaoszczędzić, zeszłoby nam z 40 kW na 20, czy praktycznie no, niewielkim kosztem, tak, a tym bardziej, że zaoferowali nam wymianę po prostu na oprawy sodowe w miejscu, z, pobrane, czyli używane z miejscowości, gdzie na LED-owe, na przykład z jakichś miast tam, z Bydgoszczy czy z Inowrocławia, by nam zamontowali i wtedy byłaby tu większa oszczędność. Wystąpił też pan wójt z takim pytaniem, żeby zamontować tak zwane żarówki LED-owe zamiast żarówek sodowych, bo tak jak sprawdzałem w internecie, są tego typu żarówki, które praktycznie zamiast tam 100 W mają 50 W, to jest żarówka LED-owa, można by było ją wkręcić i praktycznie to by funkcjonowało. Natomiast Enea jest do tego bardzo sceptycznie nastawiona, ponieważ nigdzie czegoś takiego nie robiono i uważają, że najpierw by musieli przeprowadzić badania i tak dalej, czy to w ogóle by miało odpowiednią jakość oświetlenia i tak dalej. Także no, za bardzo nie podchodzą do tego tematu chętnie. Woleliby jednak iść w całe oprawy kompletne, nie w same te żarówki LED-owe. Chcemy też tak dla próby kupić tu przed urząd, bo to jest nasze już własne oświetlenie, zamiast tych opraw sodowych zastosować właśnie te żarówki LED-owe, zobaczyć jak to się zachowuje, jak to faktycznie, jakie daje światło. Przypuszczam, że jakbyśmy to sami wymienili, to 10 tysięcy do 12 wyniosło same żarówki, zakupienie, a tak to 1 000 000 złotych, jeśli oni to robią. Dokładnie, tylko że nam nie wolno nawet do tej oprawy się dotknąć, bo to jest własnością, proszę państwa, to też jest dla nas niezrozumiałe, bo wszystkie oprawy, czy przy drogach krajowych, czy przy drogach powiatowych, czy gminnych, to za wszystko musi płacić gmina, ale oprawy i to wszystko to jest Enei oświetlenie. I praktycznie tu już kilka gmin w Polsce walczyło z tym tematem, no ale niestety to jest monopolista i praktycznie oni dyktują i wartości, i dyktują wysokość opłaty za konserwację miesięczną i praktycznie gminy nie mogą za bardzo tutaj, nie mają żadnego pola manewru. Żeby po prostu coś zrobić, to byśmy musieli własną sieć oświetleniową na własnych słupach sobie wybudować, co jest nierealne przy naszych możliwościach finansowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o pytanie drugie, które pan Waldemar zadał, to chciałbym powiedzieć, że tak, taki program właśnie został kupiony i na dzień dzisiejszy tutaj jako gmina prowadzi rozmowy, żeby to można było trochę zmienić i żeby właśnie kto jak głosował, żeby było widoczne zaraz obok. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Czapliński, radny. Ja mam pytanie, dlaczego został unieważniony przetarg na budowę hali i kiedy będzie następny? Panie Mirku. Chyba nie. Proszę bardzo, pan Osowski. No dobrze. Proszę państwa, przetarg został unieważniony z tego względu, że zaczęły do nas spływać niepokojące pytania od wykonawców potencjalnych i stwierdzili, że jest wiele niedoróbek w projekcie, czyli w kwestii obliczeń, że grubość słupów i tak dalej, tam gdzie powinny być grubsze, to są cieńsze, a tam, tak mówiąc lakonicznie, gdzie nie jest wymagane, to jest, są przewymiarowane i tak dalej. I w związku z tym tutaj namówiłem pana wójta i zresztą tu pan radca też, żeby po prostu przeprowadzić audyt tego projektu. Zresztą jak państwo przejrzycie internet, to nie jedna gmina czy tam uczelnia nawet przeprowadzały audyt wykonanych projektów, bo no wiadomo, my jako urzędnicy nie znamy się na tym. Na tym projekcie są pieczątki i podpisy znamienitych projektantów z Inowrocławia. Są to nazwiska ogólnie wszystkim znane i tak dalej, ale się okazuje, że no nie jest ten projekt tak zrobiony profesjonalnie jak przy tego typu obiekcie. Zresztą przy każdym obiekcie, czy to będzie budynek mieszkalny, czy taka hala, no musi być to zrobione z należytą starannością, bo to ma służyć na lata i żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. I praktycznie został zlecony właśnie taki audyt i na podstawie tego audytu my chcemy po prostu wystąpić do projektantów o to, że mają naprawić po prostu te niedoróbki.
A jeżeli się nie zgodzą, no to wówczas wystąpimy na drogę sądową, zlecimy to firmie zewnętrznej, ale też zgłosimy do izby tych budowlańców do Bydgoszczy o jakieś podjęcie tutaj kroków, o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do tych, którzy projektowali tą salę czy halę sportową w Jeziora Wielkich. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Burzyński. Szanowni państwo, ja mam w zasadzie trzy pytania. Pana wójta tutaj nie ma. Jaka pracownia opracowała ten projekt? Proszę państwa, to jest firma Baubud ze Szczelna, z tym, że to jest firma, która no tutaj przewodniczy, tak, ale głównie projektanci są z Inowrocławia, w to już tam nie wnikamy. Była to firma najtańsza. Były praktycznie tylko dwie firmy się zgłosiły. Firma z Gniezna, która projektowała halę tutaj w Mogilnie naprzeciwko, właściwie to salę gimnastyczną, naprzeciwko dworca PKP przy tej szkole tam drogownictwa za kwotę 70 tysięcy, no i tutaj ta firma za 39 tysięcy 900 zł. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Skoro państwo rozmawialiście, może pan zostanie na sekundeczkę, jeśli można. Może pan zostać na sekundę, jeśli pan pozwoli. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie zadanego pytania przez rodnego pana Ciesielczyka. Państwo prowadzicie rozmowy na temat wymiany lamp LED-owych, a wspominacie państwo z Eneą odnośnie włączania oświetlenia ulicznego. Na terenie całej gminy oczywiście ja mówię, bo to jest temat odwieczny, który jest nierealizowany. To znaczy ja powiem tak, że gdybyśmy wprowadzili tutaj to oświetlenie LED-owe, tak nam tłumaczono, to wtedy gmina by miała większy wpływ na to włączanie i wyłączanie, tak? Bo byłby to system bardziej niezależny tam od tego Solca Kujawskiego, od tego systemu radiowego i tak dalej, bo można by było to bardziej zrobić nawet, że dany punkt czy nawet część oświetlenia nie trzeba było wyłączać, tylko spadałoby natężenie tego oświetlenia, na przykład od godziny tam 12, od 24 na przykład do godziny 4 nad ranem można by było zmniejszyć natężenie oświetlenia i tym samym no też osiągnąć jakieś z tego tytułu jeszcze większe oszczędności. Jeszcze mam trzecie pytanie. No mamy piękną praktycznie wiosnę tej zimy. Czy państwo ogłosiliście już przetarg na roboty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i tłuszniowych? Ale to nie jest w naszym zakresie, bo to już jest w budżecie gminnego zakładu i praktycznie to pytanie by musiało być skierowane tutaj do kierownika pana Żuchowskiego. Nie ma chyba, nie? Tutaj nie. Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. Zamykam 6. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo za przybycie. Do widzenia.